Witam Was serdecznie i chciałbym Was zaprosić na obejrzenie kolejnego odcinka. W tym odcinku zobaczycie, jak przyglądamy nasze ule, co przy nich robimy, jak przy nich robimy, jak wyglądają kondycje naszych rodzin. Także zapraszam do obejrzenia już teraz i miłego oglądania. Zapraszam jeszcze też do dania łapki w górę, jak i też subskrybuj. Będę wdzięczny i dziękuję. Nastrój rojowy. To jest właśnie nastrój rojowy. Jakby dzisiaj nie było przeglądu, to z tych raz, dwa, trzy, cztery wyszłaby matka. Ta jedna matka rozgryzałaby większość, prawdopodobnie jakby się udało, jakby nie wyszły równocześnie, to porozgryzałyby resztę. Jakby wyszły dwie, to jedna bierze, ta stara bierze połowę ula i szpitala.
tak pomóc zobaczyć, jaki jest stan żołnierza. No, bo nie rozkopiemy. Ma i tu na stacji jeszcze. Gdzie tu? Ale jeszcze nie jest. Nie wychodzą tak bynajmniej na zewnątrz. Tam podniesiesz do góry. A kiedyś go robił, jakby jakieś matki wychodziły tu. To jest wzięty, ten co wysyłałem paczki. O ile tu mrówek jest, morowisko. Troszkę dali. Nie chcesz hodowli mrówek? Musimy go tu sypnąć, żeby się odpieszyło. Co te pszczoły przyniosły? Idę od razu, posypiemy ten. Thank you.
przypadku. W malowaniu stawiasz szybę, tak? W tej cenie. Te trzy korpusy tu są. No. Już? No. Pomału. Patrz na krat. No, poczekaj. No dobra, jedziemy. No i powiem ci, że tu jest trochę miodu, panie. Tu jest trochę miodu i zakładam, że jakby wziął puste ramki, wiesz, poprzekładał z góry do dołu, tak żeby korpus był pełny, żeby dopełnił tam w dołu, nie?